Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu na trzeci kwartał bieżącego 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady. Jeden na sprawy zawodowo-finansowe, drugi na sprawy uczuciowe. Lipiec, sierpień, wrzesień bieżącego roku, 3 miesiące. Zanim przejdziemy do rozkładów, wylosuję dla Was jedną kartę z tarota snów, kartę patronkę, energię wspierającą. Wszystkie talie są potasowane. Za chwilę wybiorę dla Was karty, ale przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować i jest to zupełnie normalne zjawisko. Każdy z Was ma inną historię życiową i wybiera tylko te karty, które mu pasują. Sprawdźcie też dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz przechodzimy już do rozkładu. Najpierw sprawy zawodowo-finansowe, ale zanim one, wybieramy kartę patronkę. Kartę, która będzie swoją energią wspierała te rozkłady. Wybierzemy poprzez przełożenie. No kochani, lepiej być nie mogło. 10 kielichów. Zobaczcie, jaka piękna karta. Karta pełnej, szczęśliwej rodziny, bezpiecznego domu. Dużo serdeczności, miłości, przyjaźni, wsparcia bliskich. Nie tylko rodziny, ale przyjaciół, życzliwych osób, zwłaszcza spod znaku ryb, raka bądź skorpiona. To są też zrealizowane cele. Odnalezienie sensu, odnalezienie swojego miejsca. Niektórzy z Was być może wreszcie zrealizują swoje marzenie o własnym mieszkaniu, wybudowaniu domu. Może jakaś rodzinna firma. Ogólnie karta mówi o zadowoleniu, szczęściu, spełnieniu, docenieniu i wsparciu najbliższych. 10 kielichów, karta zadowolenia, spokojnego domu, spokojnego umysłu. Wszystko jest dobrze, nie musimy się obawiać o to, że pracy nie będzie, że nie będzie finansów. No i jeżeli chodzi o związki, to będzie drugi rozkład, ale już tutaj napomknę, to jedna wielka, szczęśliwa rodzina, być może niektóre skorpiony, ucieszy wiadomość o powiększeniu się rodziny. Może doczekacie się ukochanego dzieciątka. Natomiast samotne skorpiony mają szansę założyć swój własny, prawdziwy, bezpieczny związek, stworzyć rodzinę. Więc kochani, jest to naprawdę bezpieczny, dobry, radosny i taki spokojny okres w Waszym życiu. Zobaczmy, co chcą karty powiedzieć w rozkładzie na pracę i finanse. Więc tutaj macie opiekę 10 kielichów. Cokolwiek by się nie działo, pamiętajcie, że są wśród Was osoby, które Was kochają, wspierają, motywują, bronią. Dodają otuchy. No i jest dobrze. Bardzo się cieszę. Nie jesteście sami. Pies na początku. Przyjaciel, wierny przyjaciel, więc pamiętajcie o tych przyjaciołach, którzy nie tylko jak Wam się powodzi, są przy Waszym boku, ale właśnie wytrwają i są. I możecie na nich liczyć w chwilach kryzysu, w chwilach, gdzie naprawdę jesteście być może w tarapatach i macie jakieś problemy. No, prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, więc to przysłowie ma znaczenie i weryfikuje czasami, kto tak naprawdę jest nam bliski, na kogo możemy liczyć, a kto był z nami, bo mu się to w jakiś sposób opłacało. Kochani, sprawy zawodowo-finansowe, lipiec. Karta sądu. Kochankowie i ósemka buław. Sierpień. Dwa denary. Król monet. I arcykapłanka. No i moi kochani, przechodzimy do września. Wrzesień. Sześć mieczy.
Piątka buław. Już, 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 moi kochani, przepraszam, że ja tak się zawsze z tymi kartami tutaj nie mogę rozłożyć, ale... I arcykapłan. Dobrze. Czyli tak zwany papież. W tle czytania mamy kartę sprawiedliwości. Sprawiedliwość mówi o tym, że czekają Was jakieś ważne negocjacje, rozmowy, kontrakty, umowy, dużo spraw takich papierkowych, administracyjnych. Ale jest to też karta, która mówi, że pilnujecie swoich spraw. Wszystko jest pod kontrolą i staracie się utrzymać balans, harmonię, żeby wszystko było załatwione na czas, wszelkie dokumenty były dopilnowane, żeby niczego nie brakowało, żeby ta pozycja zawodowa była w równowadze, żeby nie było żadnych jakichś problemów i kłopotów, które mogłyby Was wprowadzić w jakieś zamartwienie. Te skorpiony, które poszukują pracy, mają szansę tą pracę znaleźć i naprawdę podpisać dobrą umowę. Te skorpiony, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, też jak najbardziej tutaj sprawy już są na etapie biurokracji, czyli wszelkie zezwolenia, umowy, wszelkiego rodzaju jakieś zgłoszenia spółek, bo widzę, że tutaj niektórzy będą jakieś spółki zakładać, nawiązywać współpracę, tworzyć jakieś partnerstwa biznesowe, więc tutaj wszelkiego rodzaju dokumenty. Na to trzeba zwrócić uwagę, przypilnować, nadzorować, żeby jakiegoś papierka nie brakowało i żeby nie odwlekać momentu rozpoczęcia działalności. Te osoby, które pracują na etacie, mogą spodziewać się przedłużenia aneksem umowy bądź zaproponowania nowych, jakichś lepszych warunków. Kochani, lipiec, mamy kartę sądu. Karta sąd mówi o nagłych, nieoczekiwanych zmianach na korzyść, że udaje się wyjść z jakiegoś kryzysu, udaje się nadrobić jakieś straty, szybko naprawić swoją sytuację zawodową, finansową. Jest to też szansa na to, żeby wrócić do pewnych jakichś przemyśleń, do pewnych jakichś decyzji, pomysłów z przeszłości, które w tamtym okresie z jakichś powodów nie mogły być zrealizowane, a teraz być może jest ku temu okazja, żeby jakiś swój pomysł zrealizować, wejść w jakieś tematy, które były do tej pory odkładane. Być może jakieś rozliczenia, więc tutaj jeszcze te osoby, które gdzieś tam być może muszą jakieś korekty do Urzędu Skarbowego poskładać, będzie jakieś zaległości, dokumenty pouzupełniać, więc tutaj będzie szansa na to, czyli takie drugie jakby podejście, żeby jeszcze raz posprawdzać wszystko i na bieżąco poskładać, pouzupełniać, żeby to było kompletne i jeżeli już czekacie faktycznie na jakieś dokumenty umożliwiające Wam swobodne działanie w swojej branży, to żeby to właśnie było dopięte na ostatni guzik. W połowie miesiąca mamy kartę kochanków, więc tutaj możecie niektórzy stanąć przed możliwością dokonania wyboru. I teraz tak, te skorpiony, które szukają pracy, mogą pojawić się dwie oferty. No i będziecie się zastanawiać, która jest korzystniejsza, więc tutaj ten sąd zapowiada nagłe, nieoczekiwane zmiany na korzyść, czyli nagle pojawia się jakaś oferta, propozycja pracy. Oczywiście jest to efektem Waszych wcześniejszych działań, Waszej determinacji ku temu, żeby tę pracę znaleźć. Wiadomo, jak ktoś leży na kanapie, nic nie robi, no samo z nieba nie spadnie. Trzeba wysyłać CV, trzeba przeglądać oferty, ogłoszenia, odpowiadać na maile, chodzić na rozmowy kwalifikacyjne i zawsze jakąś pracę się podejmie. Tutaj mogą być pokazane jakieś dwie oferty, będziecie się zastanawiać, którą z nich wybrać. Na koniec miesiąca już sprawy ruszą do przodu, będziecie bardzo zadowoleni, będzie być może jakaś rozmowa przeprowadzona kwalifikacyjna, ósemka buław, to jest nawiązanie nowych kontaktów, komunikacja, korespondencja, rozmowa, no sprawy ruszają do przodu. Jesteście z tego powodu bardzo zadowoleni, że to po prostu
idzie, tak? Nie stoi w miejscu. Inna wersja, kochani, te osoby, które mają pracę, być może będzie Wam złożona propozycja współpracy, no nie wiem, na przykład biznes z partnerem życiowym, bądź jakiś partner biznesowy, który chce ulokować jakiś kapitał w Waszej firmie. Nawiązanie współpracy, mogą być jakieś dwie firmy, które chcą z Wami współpracować, no i musicie się zdecydować, z którą chcecie mieć bliższe jakieś takie kontakty biznesowe, która składa lepsze oferty. Więc tutaj w tym lipcu, w lipcu będzie dużo się działo, no, zobaczycie, że naprawdę sprawy nabierają tempa, nowe pomysły, nowe znajomości, nowe kontakty biznesowe, jakieś atrakcyjne oferty, ogólnie będziecie zadowoleni. Na etacie rozmowy, negocjacje, być może szykowany jest awans, pracodawca zastanawia się pomiędzy Wami jeszcze kimś. No i wydaje mi się, że Wy dostaniecie tutaj tą dobrą wiadomość, więc możecie spodziewać się lepszej płacy, lepszego wynagrodzenia, no i funkcji, lepszego stanowiska, na które sobie w pełni zasłużyliście. Rodzina będzie z Was dumna, będzie się cieszyć. Dziesiątka kielichów o tym mówi. Kochani, sierpień. Sierpień, dwójka monet, więc tutaj jakieś konkretne zapadną decyzje. No myślę, że znowuż wybór pomiędzy dwoma jakimiś opcjami, ewentualnie współpraca z koziorożcem, bykiem bądź panną, ewentualnie wagą. Natomiast no, podwajanie jakby tutaj zysków, te osoby, które mają swoją własną firmę, być może będą obracać jakąś większą gotówką, zaproszą kogoś do współpracy, ktoś, kto ma pieniądze, kto wie, jak nimi zarządzać, ma kapitał, ma, że tak powiem, zaplecze finansowe, jest to bezpieczna transakcja, więc może tutaj z kimś wejdziecie w jakieś interesy. Na etacie to, co już powiedziałam, awans, podwojenie pensji, bądź jakieś dodatki, nagrody. Natomiast osoby, które działają w pojedynkę, muszą się liczyć z tym, że trzeba będzie inwestować pieniądze. Te pieniądze będą krążyć, raz ich będzie mniej, raz więcej. Więc tutaj no, bądźcie tak rozsądni i naprawdę mądrze inwestujcie, żeby cały czas mieć tą stabilizację finansową. Bo tak, król denarów jest to osoba, która dorobiła się ciężką pracą tego, co posiada, bardzo pilnuje swoich pieniędzy, wie, jak nimi zarządzać, jest osobą oszczędną, ale też zawsze ma na utrzymanie domu, rodziny i na potrzebne wydatki, nawet coś tam może odłożone jeszcze na czarną godzinę, więc tutaj myślę, że będziecie bardzo dobrze zarządzać swoim majątkiem, no jest szansa, żeby pewne jakieś inwestycje podwoić, zarobić drugie tyle, co włożycie w swój własny biznes. Arcykapłanka na koniec sierpnia mówi o takiej ostrożności, przezorności, umiejętności przewidywania pewnych ruchów na giełdzie, na rynku, no jak inwestować, właśnie jak lokować pieniądze, obserwować wydarzenia i zapobiegać pewnym faktom. Natomiast jest to też informacja, że dużo czytacie, dużo się interesujecie, uczycie. Być może niektórzy właśnie biorą udział w jakichś szkoleniach, zdobywają nową wiedzę, może jakieś tajniki tajemne, żeby właśnie wiedzieć, jak na przyszłość dobrze zarządzać swoim kapitałem, no i rozwijać swoją firmę, żeby nie tracić. Na etatach mogą być Wam też powierzone jakieś dodatkowe obowiązki, no i niestety trzeba będzie się troszeczkę przyuczyć, zapoznać z nowymi jakimiś regulaminami, przepisami, dostosować do tej nowej funkcji, która zostanie Wam powierzona. Może jakieś egzaminy nawet. Kochani, początek września mamy szóstkę mieczy, więc tutaj zmiana zupełnie kierunku. Nie wiem, niektórzy z Was być może planują jakieś zmiany w firmie, rozwój firmy w takim kierunku, żeby było lepiej. Może jakieś wyjazdy biznesowe, może przeprowadzka, może zmiana firmy, przeniesienie firmy. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Szóstka mieczy. Karta papieża. Jakieś zmiany w umowach, ale też być może nowy jakiś kierunek nauczania, przeprowadzania jakichś kursów, jakichś szkoleń, właśnie zdobywanie nowych umiejętności. Karta papieża jest to karta, która mówi, że mamy doświadczenie, mamy wiedzę, mamy wykształcenie, dobre transakcje, dobre umowy, fajna współpraca może z bykiem. Nie bójcie się, idźcie za głosem swojej intuicji,
jakakolwiek transakcja bądź zmiana, którą planujecie, wyjdzie Wam na dobre. W połowie miesiąca mamy piątkę buław, więc jest jakieś zamieszanie, ewentualnie wiadomości, no znowuż mamy tutaj te wiadomości, no, ze świata bądź jakaś administracja, no mamy tą sprawiedliwość w tle, więc to może być urząd, może być Ministerstwo Zdrowia, może być ogłoszone w telewizji, że na przykład coś tam znowuż jest wprowadzane. Więc tutaj ten cały zapał do pracy może być troszeczkę przygaszony, trzeba będzie się zmobilizować, wytrwać, przetrwać. No i znaleźć rozwiązanie na jakąś trudną sytuację, bo te wiadomości mogą Was zasmucić, coś będzie ograniczone, coś wprowadzi zamieszanie i pewne sprawy być może nie uda się zrealizować, nie wszystko wyjdzie po Waszej myśli. Te osoby, które gdzieś wyjeżdżają na jakieś szkolenia bądź na przykład na studia, chciałyby dodatkowo jeszcze zdobywać jakieś umiejętności, podnosić swoje kwalifikacje, żeby to wpłynęło na Waszą pracę, na Waszą płacę i ogólnie karierę zawodową, no coś tutaj może w połowie września niestety nie wyjść tak, jak sobie to zaplanowaliście. Ja może dobiorę jeszcze jedną kartę. Karta gwiazdy, no coś blokuje realizację Waszych planów, Waszych marzeń. No i karta gwiazdy jest to karta medialna, więc być może tutaj no właśnie jakieś informacje przekazane przez telewizor, przez telewizję, przez media, niestety, że tak powiem, zmienią Wasze plany i będzie Wam z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Kochani, no straszą tym wariantem Delta, straszą czwartą falą. Pamiętajcie, żeby już przezornie, ostrożnie planować swój biznes, ubezpieczać się w jakiś sposób, roztropnie planować wydatki, no, wyciągnąć lekcje, tak, z tych wydarzeń, które już przeżyliśmy, bo no, jaskółki już tam gdzieś tam krążą i mówią, że być może będziemy mieli na jesieni powtórkę z rozrywki tutaj, żebyście po prostu na przyszłość, tak, z nadzieją na przyszłość, że będzie dobrze, zaufali sobie, ale też właśnie byli ostrożni i ubezpieczeni. Kochani, mamy arcykapłana na koniec miesiąca, czyli znowuż mamy kartę papieża, więc jest spokój, opanowanie i dojrzałość o swój byt, o swoją pracę, o warunki pracy, o utrzymanie domu, rodziny. Dziewiątka denarów jest to szansa zarobienia dużych pieniędzy, więc jeżeli planowaliście, nie wiem, wejść w jakieś nowe umowy, jakieś kontrakty, jakieś inwestycje, trochę Was to przystopowało, bo obawialiście się, że media nagłaśniają jakieś informacje, być może coś nie wyjdzie, ale jest karta gwiazdy, która mówi, że to szczęście Ci sprzyja, jesteś w czepku urodzony, kochany Skorpionie, i naprawdę, jeżeli z głową podejdziesz do swoich biznesów, interesów, to wszelkie kontrakty, umowy wyjdą Ci na dobre, partnerzy biznesowi będą też lojalni, będą, że tak powiem, słowni co do umów, które wcześniej żeście uzgodnili, i jest szansa naprawdę tutaj zrobienia dobrych pieniędzy. Praca na pewno będzie. Jeżeli byliście na jakimś okresie próbnym, mówię teraz do Skorpionów, które podejmują dopiero pracę, po 3 miesiącach zostanie podpisana stała umowa, przynajmniej na rok. Pracodawca mądry, spokojny, doświadczony, szanujący ludzi, więc tutaj nie obawiajcie się. No, w arcykapłanie nie można tutaj podejrzewać jakiegokolwiek oszustwa, że ktoś chce Was naciągnąć, oszukać, wyłudzić coś, bądź po prostu okłamać. Jest to naprawdę dobra umowa, bezpieczna transakcja, więc działajcie, kochani. Tylko mówię, w połowie września może być jakieś zamieszanie, które Was troszeczkę zaniepokoi, ale uwierzcie w sobie, zaufajcie swojej intuicji i realizujcie te projekty, które wcześniej zostały przez Was zaplanowane, bo naprawdę możecie zarobić sporo pieniędzy. I tutaj zwłaszcza dla tych Skorpionów, które prowadzą swój własny biznes. Jaka rada dla Was, kochani? Karta diabła. Przede wszystkim nie bójcie się, nie denerwujcie i nie pozwólcie, żebyście byli uzależnieni od kogoś bądź od czegoś. Na co, na kogo macie uważać? 8 buław. Wiadomości, postęp, korespondencja i żeby szły sprawnie
żeby wszystkie sprawy zawodowe posuwały się sprawnie do przodu. No i przeglądajcie maile, SMS-y, odbierajcie telefony, bo być może czekacie na ten ważny telefon, gdzie jest super oferta dla Was. No nie przegapcie tego, tak? To jest tak, jak nieraz dzwonią z Radia Z, czy tam z innego jakiegoś radia w sprawie nagrody, no i wyślesz SMS-a, bierzesz udział w losowaniu, akurat do Ciebie dzwonią, a Ty nie odbierzesz. No już szansa przepadła, tak? Żeby druga się powtórzyła, taka okazyjna, no to już jest bardzo nikła ta szansa, więc no pilnujcie swoich spraw, kochani. No i pamiętajcie, żeby rozmawiać, dowiadywać się, pilnować wszystkiego, no i robić wszystko oczywiście zgodnie z prawem. Dobrze. To jeżeli chodzi tutaj o sprawy zawodowo-finansowe, zobaczmy teraz, co w uczuciach. W uczuciach pięknie, mamy dziesiątkę kielichów, karta rodziny, karta miłości, szczęścia, spełnienia, spokoju, opieki, ciepły, rodzinny dom, taki azyl, gdzie zawsze możemy wrócić do tego domu, czekają na nas ukochane osoby. Już patrzymy. Tylko sobie tutaj poukładam. Już przekładam karty i patrzymy, co w uczuciach. Lipiec, sierpień, wrzesień, skorpion. Lipiec. As denarów. Siedem denarów. I rydwan. Sierpień. Dwa denary, papież, 10 kielichów. I kochani moi, wrzesień, trzy buławy, królowa buław i 10 mieczy. W tle czytania mamy kartę króla denarów. Byk, panna bądź koziorożec. To jest karta stałego partnerstwa, małżeństwa, poczucia bezpieczeństwa, stałości, konkretnych, że tak powiem, postanowień, tak? No. Karty dworskie, denarowe, to są konkretne osoby, one wiedzą, czego chcą, zależy im na stałej relacji, nie przygoda, nie romans, raczej poważny, stały związek, dom, rodzina, te wartości są dla nich ważne. Czasami praca, pracoholizm może wkradać się pomiędzy życie rodzinne a zawodowe, no i troszeczkę rozbijać te więzi, ale ogólnie są to wierne osoby, konkretne, dbające o rodzinę. Samotne skorpiony mają szansę poznać raka, koziorożca, byka i naprawdę będzie to osoba konkretna, z którą być może będzie rozwijać się coś więcej, jakieś plany na wspólną przyszłość się pojawią. Niektóre skorpiony w sierpniu staną na ślubnym kobiercu. We wrześniu jakaś podróż być może poślubna. Ja tutaj widzę, no sierpień, albo sami będziecie brać ślub, albo będziecie uczestniczyć w jakichś ślubach, weselach, uroczystościach rodzinnych. Mamy kartę papieża i dziesiątka kielichów, karta małżeństwa, spełnienia, wreszcie zdecydowania się na ten kolejny krok. Oczywiście umożliwiają Wam to też poluzowane restrykcje, więc być może warto wykorzystać ten moment. Zacznijmy od lipca. W lipcu, kochani, as denarów, 7 denarów i rydwan. Jest szansa na stałą relację. Niektóre skorpiony tęsknią za swoim partnerem, ewentualnie czekają właśnie na jakieś zmiany odnośnie finansów, bo może być tak, że właśnie albo to skorpiony skupiają się bardziej na sprawach zawodowych i ten związek gdzieś jest odłożony na bok, ewentualnie no, odległość, tak? Rozdziela Was i tutaj może być takie wyczekiwanie, kiedy partner wróci, kiedy będziecie razem. Ale na pewno bardzo się kochacie, szanujecie Wasze uczucia względem siebie i plany się nie zmieniły. Cierpliwie
rozumiecie tą sytuację, znosicie ją. No i wszystko jest, że tak powiem, pod kontrolą. Ta karta Rydwanu mówi, że jest zadowolenie w związku, że nawet jak są jakieś chwile kryzysowe, to umiecie nad tym wszystkim zapanować. Niektóre skorpiony być może sobie z partnerem wyjadą w lipcu, pod koniec lipca, na urlop. Natomiast niektóre z Was mają szansę poznać kogoś na jakimś wyjeździe. No i do tej pory cierpliwie czekałyście na tą właściwą, konkretną osobę, nadającą się na stałą relację. Nie jakaś przygoda, nie jakiś romans, nie jakaś chwilowa zabawa, tylko ktoś, kto też szuka partnera na dobre i na złe, na stałe, żeby stworzyć fajny związek, założyć rodzinę. Te skorpiony, które już są w związkach, ale na odległość, być może poprzez sprawy zawodowe nie mogły dopiąć jakoś wspólnego terminu, żeby się spotkać. No prawdopodobnie na koniec lipca wreszcie się spotkacie. W sierpniu, kochani, początek, dwa denary, czyli znowuż tutaj trudne decyzje, bo praca, tak? Ta dwójka denarów właśnie pokazuje, że czasami praca jest ważniejsza od relacji, no bo trzeba dopilnować spraw zawodowo-finansowych. Zwłaszcza jeżeli teraz mamy swój własny biznes, no musimy wszystkich inwestycji dopilnować. Być może jest dobry okres na to, żeby zarobić pieniądze, działać w gastronomii, w turystyce. To jest naprawdę teraz, można powiedzieć, doskonały okres, żeby nadrobić jakieś zaległości. Myślę, że na spokojnie uda Wam się jakiegoś terminu dotrzymać. No widać tutaj w karcie papieża wyrozumiałość, cierpliwość, spokój, opanowanie, wierność, ufność i takie zaufanie. No i dziesiątka kielichów na koniec miesiąca pokazuje takie szczęście ze spotkania, być może razem wyjazd gdzieś do rodziny, zapoznanie się już. Natomiast w stałych relacjach od połowy sierpnia już tutaj widać fajne małżeństwo, dużo przebywacie ze sobą w domu, z dziećmi. Jeżeli nie macie dzieci, to jakieś wspólne wyjazdy, odwiedziny rodziny, no, może też urlop, tak? Niektórzy z Was sobie wezmą w sierpniu, ale widać to takie zbliżenie się. No i oczywiście nie zapominamy tutaj o tych osobach, które planują małżeństwo i w sierpniu będą cieszyć się weselem, że tak powiem, zrealizowaniem marzenia o własnym pięknym ślubie. Kochani, początek września, trzy buławy, czyli zdecydowaliście się na coś. To jest takie optymistyczne patrzenie w przyszłość, planowanie dobrego związku. Niektórzy być może planują podróż. Ja tutaj mówiłam, że być może związek małżeński, we wrześniu pojedziecie sobie gdzieś do ciepłych krajów w podróż poślubną, ale niekoniecznie. Chodzi o to, że z nadzieją patrzycie w ten związek, że wszystko dobrze się układa. Skorpiony, które weszły dopiero w świeżo w jakąś relację, prawdopodobnie świetnie się dogadują z tą osobą. Niektórzy mogą bardzo spodobać się rodzinie, czy to skorpion będzie zapoznany, czy rodzinie swojego wybranka, czy odwrotnie. Będzie to wszystko bardzo tak serdecznie, miło. No ta dziesiątka kielichów mówi o takiej serdeczności, gościnności i pozytywnym odebraniu, tak? Uśmiechu, poczuciu bezpieczeństwa. Więc nawet jak tutaj zapoznaliście kogoś, na pewno on będzie bardzo zaakceptowany przez Waszą rodzinę i, że tak powiem, w odwrotną stronę. Ale jakiś wyjazd możecie sobie planować. No dalsze życie. Optymistycznie patrzycie tutaj w przyszłość. Niech ten związek się rozwija, natomiast w stałych relacjach no, czekacie na kolejne wyzwania. Wierzycie, że będzie Wam dalej tak dobrze jak do tej pory. Natomiast świeże małżeństwa no, też oczywiście cieszą się zaistniałą sytuacją. Wierzą, że na długie lata będą się cieszyć udanym, szczęśliwym partnerstwem, związkiem małżeńskim. Połowa miesiąca mamy królową buław, więc widać tutaj zaangażowanie, widać taką atrakcyjność. Skupiacie się na sobie, czujecie się ze sobą bardzo dobrze, macie wiele pomysłów razem. No, dobraliście się tak, że
współpracujecie, razem tworzycie ten związek, wspólnie angażujecie się w to partnerstwo. Nie ma nudy, tak? Nowe jakieś pomysły na siebie. Taka przebojowość, można powiedzieć, że ten romans czy związek rozkwita. Dbacie o siebie, może wspólne jakieś podróże, wspólne pasje. Koniec września, dziesiątka mieczy, czyli tutaj jakieś wiadomości, które mogą niestety wprawić Was w zakłopotanie. To jest też karta, która mówi o tym, że koniec problemów, że teraz będzie tylko lepiej, że nie musicie się już o nic martwić. Mamy dwie dziesiątki pod sobą, co daje nam kartę sądu, dwudziestkę. Czyli no, ostateczne takie pożegnanie się z jakimiś zmartwieniami. No faktycznie te pary, które od wielu miesięcy planowały ślub, a nie mogły go zorganizować przez pandemię, no tutaj cieszą się, że ten balast spadł z ich serca, z ich umysłu, nie muszą już o tym myśleć, nie muszą się zamartwiać, nie muszą być bezsilne, bezradne na pewne wydarzenia. Natomiast tutaj też może się pojawić jakaś informacja medialna właśnie, być może o nowych jakichś obostrzeniach, no, straszą czwartą falą. Natomiast dziesiątka mieczy, czyli kończy się zmartwienie, kończy się problem, pojawia się dziesiątka kielichów. Spełnienie, zrealizowanie, szczęście, zadowolenie. No, wydaje mi się, że tutaj chodzi o informacje dla tych skorpionów, które naprawdę albo planowały ślub, albo spotkanie z partnerem, albo zbliżenie się do siebie. To Wam się uda, kochani. Będziecie szczęśliwi, zrealizowani i poczujecie tą miłość, poczujecie, że jesteście ważni dla swoich bliskich, że macie tak wielu ludzi dookoła siebie, którzy Was kochają, wspierają, szanują, pomagają Was, dają Wam to poczucie bezpieczeństwa i że naprawdę jesteście szczęśliwi, że macie taką fajną rodzinę. Do tego Wam, kochani, życzę. Fajny rozkład, naprawdę. Dużo się będzie działo bardzo pozytywnych chwil. Mogą być jakieś wyjazdy. No tutaj dla tych skorpionów, które są w związku na odległość, bądź Wasz partner, bądź Wy. Często wyjeżdżacie w sprawach służbowych. No niestety tutaj po tej sielance wakacyjnej znowu trzeba będzie zaplanować jakąś podróż i wyjazd. Więc niektórzy z Was też być może będą cierpieć z tego powodu, ale pamiętajcie, że macie bliskich dookoła siebie, dzieci, rodziców, rodzeństwo, którzy wypełnią tą pustkę i naprawdę wesprą Was w tym trudnym okresie wyczekiwania na kolejne spotkanie ze swoim ukochanym bądź ukochaną. Jaka rada dla Was, moi mili? Rycerz denarów. Pomalutku, pomalutku zbliża się czas realizacji Waszych jakichś pomysłów, jakichś Waszych projektów. Coś, na co długo czekaliście, lada moment uda się zrealizować. Może właśnie oświadczyny, wreszcie te zaręczyny, wreszcie ten ślub. Może właśnie jakaś podróż, którą od dłuższego czasu planowaliście. Podróż poślubna, bądź podróż do ukochanej i ukochanego. Będziecie mieli wiele powodów do radości, bo sytuacja się stabilizuje. No i jakieś prezenty, goście nadjeżdżający z jakimiś upominkami. Czyli naprawdę no, te skorpiony, które wstępują w związek małżeński, będzie huczne wesele. No, życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, żebyście się kochali, szanowali, zawsze byli ze sobą szczęśliwi, wspierali, umieli wspierać też w tych trudnych momentach Waszego życia. Na co macie uważać? Na kogo? Sześć mieczy. Planowanie podróży, planowanie przeprowadzki, wyjazdu, żeby to było bardzo przemyślane. Jakieś dalekie wyjazdy, podróż poślubna, bądź jakieś wakacje właśnie, ewentualnie przeprowadzka do ukochanej bądź ukochanego, który mieszka gdzieś w innym kraju, w innym mieście, że żyjecie w tym związku na odległość, tak? Więc tutaj dobrze musicie to rozegrać, zaplanować. I teraz afirmacja, potęga myśli, wsparcie, nie wsparcie, potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Już patrzymy, jaka afirmacja dla skorpiona. Kocham własne ciało. W
W moim umyśle panuje spokój, a moje zdrowe ciało jest tego odzwierciedleniem. No właśnie, kochani, najważniejsze, żeby we wszystkim zachować spokój, rozsądek, umiarkowanie, cierpliwość, poczucie spełnienia, bezpieczeństwa, taki dystans troszeczkę do tego wszystkiego, co się dzieje, robić swoje, pamiętać o najbliższych, no i mieć wszystko pod kontrolą, tak, żeby żadna ze stref waszego życia nie była zaniedbana. I aniołek na podsumowanie, uporządkuj swoje myśli i uczucia, czyli to takie jest taka kropeczka nad i. Czyli wszelkiego rodzaju zaległości teraz nadrabiamy, realizujemy marzenia, cele, które gdzieś być może z jakichś powodów musiały być odłożone na bok. Robimy porządki w swoim życiu, wyciszamy umysł, spełniamy się, oddajemy się przeznaczeniu. I tego wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich na pewno. Dodatkowo odsłuchajcie film ze swoim znakiem ascendentalnym, bo ten znak ascendentalny nieraz bardziej, mocniej oddziałuje na nasze życie. Jeżeli jeszcze nie znacie swojego znaku ascendentalnego, link pod tym filmem przeniesie was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, pod warunkiem, że znacie dokładnie miejsce i godzinę swojego urodzenia. Kochani, życzę wam wspaniałego urlopu, cudownych wakacji, pięknej pogody, wypoczynku, relaksu po całym tym trudnym roku, żebyście wypoczęli, nabrali sił do działania, byście wrócili zmotywowani, naładowani pozytywną energią, żeby wszystkie wasze marzenia, cele, priorytety, które sobie na ten rok wyznaczyliście, udało się zrealizować. Dziękuję wam, kochani, za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.